Ciekawą odmianą roślin są rośliny przeprowadzające metabolizm typu CAM. CAM? To W języku polskim metabolizm kwasowy gruboszowatych, bo tak właśnie nazywają się rośliny, u których odkryto to zjawisko po raz pierwszy. Jak sama nazwa wskazuje, mają one bardzo grube liście. To są rośliny, które przede wszystkim zasiedlają bardzo suche klimaty, na przykład klimaty pustynne. I tak jak widzisz na tym zdjęciu, ich, zdję ich liście są grube, właśnie po to, żeby słabo wytracały wodę. To jest dla tych roślin absolutnie kluczowe, no bo jeżeli one żyją w takim suchym klimacie, i pozwolą sobie na utratę wody, to po prostu umrą. Do bardziej znanych gatunków roślin, będących zdolnymi do przeprowadzania fotosyntezy typu KAM, należą wanilia i ananas. To są gatunki, które mają dominujące znaczenie ekonomiczne. Fotosynteza KAM jest właściwie taką odmianą fotosyntezy typu, typu C4, co powiedziałam Ci już chyba na samym początku, ale zamiast tego anatomicznego rozdzielenia, Różnych faz fotosyntezy typu C4, rośliny KAM rozwiązały to trochę inaczej. Mianowicie przeprowadzają różne fazy fotosyntezy w zależności od dnia i nocy. Pamiętasz może, że podczas pierwszych filmów dotyczących fotosyntezy wspominałam Ci, że tak naprawdę to faza jasna i faza ciemna, to powinna się nazywać faza zależna i niezależna od światła i że przebiegają one właściwie w roślinach jednocześnie. W przypadku roślin KAM. Faza, w której dwutlenek węgla pobierany jest z atmosfery i po raz pierwszy asymilowany, odbywa się wyłącznie w ciemności. Przyjrzyjmy się teraz temu, jak konkretnie to wygląda. Tutaj po prawej stronie masz naryzowane organellum, które gra kluczową rolę w tych zjawiskach. To są wodniczki lub tak zwane wakuole. To jest to, co jest wybarwione tutaj na kolor różowy. To, co tutaj widzisz, to są ściany komórkowe, które wakuole zamykają w środku komórki roślinnej. Zobacz, ile miejsca. Taka wodniczka w środku zajmuje. To jest po prostu taki zbiornik, kontener, w którym różne rzeczy w komórce roślinnej mogą być przechowywane, ale w naszym przypadku będzie to miejsce, w którym będzie przechowywany po raz pierwszy zasymilowany w postaci substancji czterowęglowej dwutlenek węgla. No to narysujmy sobie, jak to wszystko będzie w naszym cyklu kam przebiegać. Od strony biochemicznej. Sprawy wyglądają tak samo, ale narysujmy sobie tutaj podział na dzień i noc. Będziemy zaczynać od nocy, więc najpierw zaznaczę ją jako księżyc. Dzień będzie w drugiej kolejności się tutaj w naszym, na naszej osi czasu dział. O, w tę stronę płynie czas. Tutaj narysujemy sobie to o, symbolicznie w ten sposób. Zaczynamy więc od nocy. Na początek należałoby zaznaczyć, że dwutlenek węgla poprzez to, że aparaty szparkowe otwarte są w przeważającej mierze w nocy w roślinach pustynnych, tylko wtedy wchodzi dwutlenek węgla do wnętrza rośliny i tylko wtedy może być asymilowany. To jest oczywiście pewne uproszczenie, tak naprawdę rośliny kam y, są i takie, które 24 godziny na dobę wpuszczają dwutlenek węgla do środka, ale generalnie rzecz biorąc ich cechą charakterystyczną jest to, że w dominującej mierze dzieje się to wtedy. Kiedy jest noc, kiedy jest zimniej i kiedy parowanie z tych roślin będzie znacznie mniejsze. Tak więc dwutlenek węgla wiąże się z PEP identycznie jak działo się to w przypadku naszej klasycznej fotosyntezy C4. Zaznaczymy sobie może dla pewności, że PEP to jest związek trójwęglowy O. No i co oczywiste, w CO2 jednej cząsteczce mamy jedną cząsteczkę węgla. No i co z tego nam wychodzi? Z tego nam wychodzi czterowęglowy związek. Narysuję to może nie tutaj, o, tylko narysuję to tutaj, żebyśmy widzieli, że to się dzieje dalej, wtedy, kiedy jest noc. Z tego mamy związek czterowęglowy, napiszemy sobie to w ten sposób: 4 razy C, to jest szczawio -odstan. Napiszę to może. Szczawio -odstan. On jest następnie. Redukowany do Jabłczanu, jabłczan? I w takiej postaci właśnie wtedy, kiedy jest noc, jest on magazynowany we wcześniej wspomnianych przeze mnie wodniczkach. Narysujemy sobie strzałkę o do wodniczek on jest przyprowadzany i tam jest magazynowany. Co się dzieje wtedy, kiedy jest? Jasno, wtedy kiedy jest słońce i kiedy zamykają się aparaty szparkowe tych roślin, po to, żeby nie wytracały one wilgotności, nie może się już dostawać do środka CO2. I wtedy ten związek czterowęglowy, który został zmagazynowany, odłożony w środku w wodniczkach, przedostaje się do cytozolu. Zaznaczymy to sobie może wyraźnie o Do cytozolu, czyli do tego płynu, który wypełnia komórkę o. Wtedy z zwodniczek do cytozolu uwalniany jest ten związek czterowęglowy w postaci jabłczanu. I co się dalej dzieje w cytozolu w fazie jasnej? Otóż w cytozolu w fazie jasnej ten związek czterowęglowy jabłczan jest poddawany reakcji dekarboksylacji, czyli odczepiany jest od niego CO2, dwutlenek węgla, czyli grupa karboksylowa. I takie CO2 w sposób, który opisywaliśmy sobie dla fotosyntezy C3, ale też drugiej, drugiego etapu fotosyntezy C4, wchodzi po prostu do klasycznego cyklu Kalwina. Zapiszemy sobie cykl Kalwina. I w ten sposób, jak widzisz, rośliny typu CAM poradziły sobie z przeprowadzeniem fotosyntezy tak samo jak pozostałe rośliny typu C4, w taki sposób, że przez Wcześniejsze stworzenie związku czterowęglowego doprowadziło do tego, że ten związek czterowęglowy jest takim rodzajem przechowalni dwutlenku węgla. Potem z powrotem ten dwutlenek węgla jest od niego oddysocjowywany. I wchodzi normalnie do cyklu kalwina, tylko w przypadku roślin KAM nie mamy do czynienia z jakimś podziałem anatomicznym, przynajmniej nie tak znaczącym, jak w przypadku klasycznych roślin C4, takich jak na przykład kukurydza, o których rozmawialiśmy ostatnio, wykorzystywane są tutaj wakuole, które i tak w komórce istnieją. Nie jest to organellum potrzebne, tylko i wyłącznie do tego, żeby przeprowadzać fotosyntezę typu KAM, ale wiemy już, że rośliny te. Tak manipulują swoją aktywnością w dzień i w nocy, tym jakie procesy biochemiczne przebiegają wtedy, kiedy aparaty szparkowe są zamknięte, i wtedy, kiedy są otwarte, żeby poradzić sobie z sytuacją zagrożenia utratą wilgotności, która jest dla nich bardzo, bardzo ważna, dlatego że to są rośliny w przeważającej mierze z bardzo, bardzo suchych obszarów. Do usłyszenia następnym razem.